Jezus spotyka Filipa. I co mówi do niego? Zaprasza go. Mówi, chodź za mną. Filip jest podekscytowany i zobaczcie, co się pojawia. W jego głowie od razu pojawia się myśl, jeju, to jest niesamowite, ja muszę do tego zaprosić mojego przyjaciela. To, co sprawiło, że ja mogłem doświadczyć metamorfozy, to było możliwe dzięki temu, że byłem zapraszany. Ja sobie uzmysłowiłem, że miałem 6 takich zaproszeń, które przyjąłem i te zaproszenia zmieniły moje życie. Moja siostra zaprosiła mnie na wydarzenie ewangelizacyjne. Ja tam poszedłem i spotkałem tam Jezusa. Jeśli jesteś osobą, która przyjęła Jezusa do swojego serca, możesz po prostu mówić o tym innym. Możesz innych zapraszać do relacji z Jezusem. Jezus posyła nas po to, abyśmy się dzielili Ewangelią, tak jak umiemy. Efekt tego zostawiamy Duchowi Świętemu. Andrzej idzie do swojego brata i mówi, słuchaj, spotkaliśmy niezwykłą osobę. Spotkaliśmy Mesjasza, czyli Bożego Pomazańca, tego, który był zapowiedziany, że wyzwoli Izraela. Andrzej zaprasza Piotra, mówi, Piotrze, chodź, przyjdź, zobacz. Piotr przychodzi, Jezus do niego osobiście kieruje zaproszenie do tego, żeby był z nim. Zapraszanie jest ważne. Ludzie, którzy nas otaczają, potrzebują Boga, potrzebują Biblii. Zapraszać możemy, oni mogą zaproszenie przyjąć, mogą zaproszenie odrzucić, ale nigdy nie wiemy, co proste zaproszenie może zmienić. Moją odpowiedzialnością i moim powołaniem jest mówić innym o tym, że Jezus umarł za ich grzechy, że Jezus ich kocha, że ma dla nich przebaczenie grzechów. Jest mówić Ewangelię, dzielić się moim życiem z Jezusem, moją relacją z Nim. I On może tak napełnić Cię Duchem Świętym, że to uzdolni Cię do dzielenia się z innymi. Bóg nas zaprasza po to, żebyśmy z zapraszanych stali się także zapraszającymi.